minęła 18.30. Rozpoczynamy główne wydanie zbliżeń. Małgorzata Rogaty, witam Państwa. Popatrzmy, co przyniósł dzień. Politycy PiS w Bydgoszczy o wsparciu dla samorządów w Polskim Ładzie. Żeby Polska mogła rozwijać się w sposób równy, w sposób równomierny. Pamięć o prymasie tysiąclecia. On jest dla mnie bardzo ważny, dlatego że kocha swojego bliźniego. Nakielska szkoła uhonorowała swojego patrona. Nigdy nie myślałam, że będę dyrektorem szkoły o takim imieniu. Otwórz dom i serce dla dzieci. Dajcie tym dzieciakom szansę. Rodzice zastępczy poszukiwani. Zachęcanie rodziców do tego, aby przyjmowali dzieci, które potrzebują opieki. Wzrost przychodów dla samorządów terytorialnych. Taki ma być efekt rządowego programu Polski Ład. Jego założenia wyjaśniali dzisiaj politycy Prawa i Sprawiedliwości. Jak poinformował przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasz Schreiber, rząd przyznał również w Bydgoszczy subwencję dodatkową w wysokości 82,5 miliona złotych. Pieniądze mogą zostać wykorzystane na dowolny cel. Ruszyła kampania przybliżająca założenia rządowego programu Polski Ład w największych miastach w Polsce. Kolejnym przystankiem jest Bydgoszcz, gdzie przedstawiciele rządu między innymi odrzucali zarzuty kierowane przez opozycję w sprawie finansowania samorządu terytorialnego. Żeby Polska mogła rozwijać się w sposób równy, w sposób równomierny, również przygotowaliśmy pakiet rozwiązań dla samorządu terytorialnego. Tak, aby te reformy korzystne, które pozostawiają pieniądze obywatelom w portfelach, nie wiązały się z negatywnymi skutkami dla samorządu terytorialnego. Tylko w tym roku do samorządu terytorialnego na poczet przyszłego roku trafi 8 miliardów złotych. Dodatkowe 4 miliardy złotych przeznaczone zostaną na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Kolejnym rozwiązaniem ma być rządowy fundusz Polski Ład. Te wszystkie rozwiązania wraz z subwencją rozwojową oraz pakietem samorządowym stabilizującym wydatki samorządu terytorialnego powodują, że łącznie samorządy w przyszłym roku zyskają blisko 10 punktów procentowych, jeżeli chodzi o własne przychody. Zyskać ma również Bydgoszcz. Wzrosnąć mają między innymi wpływy z podatków PIT i CIT. Nasza prognoza, oczywiście to jest prognoza, ona się może minimalnie różnić od wykonania. Jest kilka znaków zapytania, no ale mniej więcej pokazuje, że te przychody będą nawet o 40 milionów wyższe. Jeszcze w tym roku do budżetu miasta trafią kolejne środki. Rząd przyznał miastu subwencję dodatkową w wysokości 82,5 miliona złotych. Może być ona wykorzystana przez samorząd na dowolny cel. A to nie wszystko. Za chwilę ogłaszamy również nabór w ramach BGK. To są ogromne również środki, setki milionów złotych, które trafią do naszych samorządów i w tej chwili największym dylematem samorządów jest, jak najlepiej te środki wpracować. Obecnie toczą się prace legislacyjne dotyczące pakietu wsparcia dla osób potrzebujących dopłaty do rachunków za prąd. Dla wielu jest autorytetem moralnym i wzorem do naśladowania. 20 lat temu w Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią nadano imię kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Dziś odsłonięto tablicę upamiętniającą beatyfikację patrona. Wchodząc do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią, nie sposób nie zauważyć, kto jest jej patronem. Imię kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, nadano placówce już 20 lat temu. Co ciekawe, kardynała miała także okazję poznać w dzieciństwie obecna dyrektor szkoły. Nie ma w życiu przypadków i takich osobiste spotkanie z księdzem kardynałem Wyszyńskim za młodych lat. Chyba to zaowocowało moje życie związane z kardynałem Wyszyńskim, chociaż nigdy nie myślałam, że będę dyrektorem szkoły o takim imieniu. A to imię zobowiązuje. Uczniowie Nakielskiej Szkoły przez cały rok zachęcani są do działania zgodnie z dekalogiem kardynała Wyszyńskiego. On jest dla mnie bardzo ważny, dlatego że kocha swojego bliźniego, kocha ojczyznę i robi wszystko dla niej. Przede wszystkim ten szacunek do drugiego człowieka, przede wszystkim miłość do tak naprawdę rodziców, miłość do nauczycieli, ale także ponieważ jesteśmy szkołą integracyjną z oddziałami integracyjnymi, więc również tutaj ten szacunek do osób niepełnosprawnych.
W jubileusz 20-lecia nadania placówce imienia kardynała Wyszyńskiego w kościele świętego Stanisława odbyła się msza święta celebrowana przez nowego ordynariusza diecezji bydgoskiej, biskupa Krzysztofa Włodarczyka. W szkole odsłonięto także pamiątkową tablicę poświęconą prymasowi. Wykazał się wielką miłością i do Pana Boga, i do człowieka, do kościoła i do ojczyzny. Wielkim zatroskaniem o tych, którzy potrzebowali pomocy i takiej duchowej, ale i takiej materialnej. A nauki kardynała Wyszyńskiego, mimo upływu czasu i zmieniającego się świata, wciąż są aktualne. Dzieciom z Nakielskiej Szkoły Podstawowej przypomina się słowa prymasa, który głosił między innymi, że życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno. Nakło, Monika Komisarek. Uczą dzieci, jak sobie radzić w życiu, ale przede wszystkim otwierają swoje serca i dają im miłość, poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Rodziny zastępcze są wyjątkowym wsparciem dla dzieci, których los nie oszczędzał. Wciąż jednak osób, które decydują się na taką rolę, jest niewiele. Pan Adam wraz z żoną, rodzicami zastępczymi, są od 8 lat. Obecnie pod ich opieką jest 8 dzieci. Małżeństwo przyznaje, że to chęć pomagania innym i obdarowanie najmniejszych miłością skłoniło ich do tego, by dać dom potrzebującym dzieciom. Inaczej dziecko się wychowuje w rodzinnym domu, w rodzinie zastępczej, a inaczej dziecko się wychowuje w dużej placówce, gdzie jest więcej tych dzieciaków i grupy. Nie? Także. Tu w tym momencie ja myślę, że to jest szansa dla dzieci i chciałbym zaapelować do wszystkich, dajcie tym dzieciakom szansę. Dajcie, zostańcie rodzicami zastępczymi, zakładajcie rodzinne domy dziecka, dajcie po prostu szansę tym dzieciom. Rodzin zastępczych wciąż jednak jest za mało, a potrzeb wiele. Przybywa bowiem dzieci potrzebujących wsparcia i kochającego domu. W Bydgoszczy funkcjonują 4 rodzinne domy dziecka. Są też jak na razie 2 zawodowe rodziny zastępcze. By zachęcić rodziny do stworzenia domu tym, którzy zostali go pozbawieni, bydgoski MOPS realizuje działania w ramach kampanii Upieczeni Rodzice. Między innymi w autobusach czy tramwajach puszczane są spoty informacyjne. Choć zainteresowanie jest, to nie na tyle duże, by mogło sprostać potrzebom. Dotychczas do bydgoskiego MOPS-u zgłosiły się 4 rodziny, które wyraziły chęć bycia rodziną zastępczą. To są 4 rodziny, które jakby mają takie możliwości, żeby pełnić funkcję rodziny zastępczej. Niemniej jednak tutaj te wszystkie względy proceduralne muszą być spełnione. Ten etap rekrutacyjny muszą przejść pozytywnie, żeby już stać się dla nas zawodową rodziną zastępczą, która może pełnić opiekę nad dziećmi powierzonymi. Działania bydgoskiego MOPS-u wspiera wiele instytucji, między innymi kościoły. W pomoc włączyła się Bazylika Świętego Wincentego a Paulo. Zachęcanie rodziców do tego, aby przyjmowali dzieci, które potrzebują opieki, jak i wspieranie właśnie tych rodziców, później kiedy już podejmą się właśnie tego niełatwego zadania, właśnie opieki nad dziećmi, które potrzebują tego wsparcia i tej pomocy. O tym, jak niewielka jest świadomość społeczna w zakresie rodzicielstwa zastępczego, pracownicy bydgoskiego MOPS-u przekonują się każdego dnia. Dlatego wciąż podejmowane są inicjatywy upowszechniające właśnie te idee. Działania w ramach kampanii Upieczeni Rodzice potrwają do maja przyszłego roku. Bydgoszcz, Karolina Kania. To jest główne wydanie zbliżeń. Jakie tematy przed nami? Najlepsi nauczyciele nagrodzeni. Coraz więcej chętnych osób do służby. Za nami rozmowa burzliwa, ale konstruktywna. Tak piątkowe spotkanie dotyczące agresywnego zachowania grupy nastolatków z Torunia podsumował dyrektor Wydziału Ochrony Ludności w Urzędzie Miasta. Młodzi ludzie mieli upokarzać i nękać dzieci z bloków socjalnych przy ulicy Olsztyńskiej. Władze Torunia zapowiadają m.in. zwiększenie patroli w tej okolicy. Nie milkną echa w sprawie grupy toruńskich nastolatków, która za pośrednictwem internetu ma publikować filmy, na których widać kontrowersyjne praktyki z ich udziałem dokonywane w okolicach ulicy Olsztyńskiej. Odpowiednich reakcji i działań na zaistniałą sytuację szukali wspólnie podczas piątkowego spotkania dyrektor Wydziału Ochrony Ludności Urzędu Miasta, komendanci Policji, Straży Miejskiej.
przedstawiciele Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Kwestia edukacji pogadanek w szkole, tak, zaangażowania tutaj ośrodka, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, tak, w rozwiązywanie tego. Czy nawet mówiliśmy tutaj, poruszaliśmy problematykę, że tak powiem, animatorów, tak zwanych streetworkerów chociażby, którzy mogli zaangażować, przywrócenia i realizowania tam szeregu inicjatyw. Według zapowiedzi miasto ma zwiększyć także liczbę patroli w tej okolicy. O spotkanie wnioskował radny Torunia Maciej Krużewski. Sprawa, mimo że jest na Olsztyńskiej, ale ona może się powtórzyć także w innych rejonach miasta, tak? I również wypowiadamy się w tej sprawie, że należy zwrócić uwagę na inne kwestie, na przykład sprawy pandemiczne, która się pojawiła, spowodowała, że tam się nie odbywa nic. Radny zapowiedział, że będzie wnioskował, by teren przy ulicy Olsztyńskiej dołączyć do miejskiego programu rewitalizacji. Przypomnijmy, chodzi o grupę młodych osób, która miała upokarzać i nękać dzieci z bloków socjalnych. Swoje działania publikowała w internecie. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura rejonowa Toruń Wschód. Natalia Kurowska, TVP 3 Bydgoszcz. Rak piersi to najczęstszy nowotwór na świecie. Każdego dnia taką diagnozę słyszy około 50 Polek, najwięcej w wieku 55 i 65 lat. Wczesna diagnostyka pozwala uniknąć powikłań i przerzutów, daje szansę na całkowite wyleczenie. Tymczasem na badania profilaktyczne zgłasza się zbyt mało pań, dlatego w Polsce, w przeciwieństwie do innych krajów Europy, wciąż rośnie umieralność z powodu tego nowotworu. Ta pacjentka w maju była zdrowa. Mammografia, którą wykonała w jednej z przychodni, nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Kilka miesięcy później wyczuła guz w okolicy pachy. Badanie USG potwierdziło niepokojące zmiany. Przyjmując hormony, bo przechodziłam menopauzę, powinnam dodatkowym, uzupełnionym takim badaniem powinno być USG piersi. Mnie kompletnie nikt w ten sposób nie ukierunkował. Wybór metody badania zależy od wieku pacjentki. Mammografię powinny wykonywać co 2 lata kobiety między 50 a 69 rokiem życia. Mammograf wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie i doskonale widzi tkankę tłuszczową, a w niej nawet drobne zmiany wielkości kilku milimetrów. Ale dopóki w piersiach dominuje tkanka gruczołowa, konieczne jest wykonanie badania USG. Bydgoskie Centrum Onkologii na bieżąco zaprasza panie na badania, ale tylko 40% na nie odpowiada. Pandemia jeszcze bardziej pogłębiła ten problem. I można już powiedzieć po takiej półtorarocznej obserwacji, że leczone przez nas chore są niestety w wyższych stopniach zaawansowania klinicznego nowo wykrytego raka piersi. Cytologia powinna być wykonywana po 25 roku życia raz na 3 lata. W ogóle u nas w Polsce bardzo mało kobiet już w wieku takim, po menopauzie, bada się w ogóle u ginekologa. Wychodzą z założenia, że skoro już urodziły dzieci, to już nie muszą. Niezwykle ważna jest edukacja. Wiedzą to toruńskie Amazonki, które o profilaktyce rozmawiają ze szkolną młodzieżą. Jeździmy do szkół, rozmawiając o profilaktyce. Mamy z sobą fantomy i materiały, które przekazujemy młodzieży. Młodzież najczęściej zabiera również z sobą do domu te materiały. Mam nadzieję, że zwyciężę to i apel do kobiet, żeby się badały. Profilaktyczne badania mammograficzne w Kujawsko-Pomorskim można wykonać w 14 placówkach stacjonarnych. Do tego po regionie jeździ 5 mammobusów. W tym roku z badań skorzystało 44,5 tysiąca mieszkanek regionu. Krystyna Ermaszewska, TVP 3 Bydgoszcz. 17 nagrodzonych nauczycieli i jeden lider. W toruńskim Dworze Artusa odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Nagrodzeni zostali nauczyciele z całego regionu. Do konkursu na najlepszego nauczyciela w regionie zostało zgłoszonych 36 osób. Liderem edukacji została w tym roku Ilona Dybicz, dyrektorka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego imienia Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy. W czasie 26-letniej pracy pedagogicznej otrzymała m.in. dwukrotnie Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagrodę Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Ilona Dybicz była także koordynatorką astrobazy w Kruszwicy. Wśród wyróżnionych nauczycieli znaleźli się m.in. Justyna Adamska z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Wojciech Graczek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej oraz Danuta Rybka ze Szkoły Podstawowej nr 14 we Włocławku.
Mają talent i zapał. Młodzi piłkarze Polonii chcieliby trenować jeszcze bardziej intensywnie, ale nie mają gdzie, bo jak się okazuje, sport to nie tylko zdrowie, ale i pieniądze. I właśnie kwestie finansowe związane z wynajmem boiska poróżniły klub sportowy i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Trening młodych piłkarzy Polonii odbywa się m.in. na głównej płycie stadionu, ale murawa nie nadaje się do ćwiczeń późną jesienią i zimą. Idealnym miejscem na trening jest sąsiadujące z obiektem boisko ze sztuczną nawierzchnią należące do UKW. I tu pojawia się problem. Dotychczas płaciliśmy 100 zł. Od września zostały te składki podniesione przez klub na 130 zł. Syn jest mocno związany z Polonią, bo trenuje od początku piłkę w Polonii. Zaczynał jako 7-latek. Teraz jest w 7 klasie szkoły podstawowej i raczej nie wyobraża sobie na tę chwilę, żeby szukać innego klubu i trenować gdzieś indziej. Klub musiał podnieść składkę członkowską, bo zmieniły się warunki korzystania z obiektu. Boisko do 2003 roku było własnością BKS Polonia Bydgoszcz. Później zostało przekazane UKW. Uczelnia dzięki m.in. dofinansowaniu unijnemu zmodernizowała obiekt. W ramach tego wsparcia do kwietnia 2021 roku nie mogła wynajmować boiska komercyjnie. Między innymi uczniowie szkoły podstawowej nr 31, którzy są zawodnikami Polonii, korzystali z obiektu za darmo. Teraz uczelnia chce 220 zł za godzinę najmu. Musimy zadbać również o interes uczelni, w tym między innymi o to, żeby te boiska mogły być odtwarzane. One nie mają wiecznej trwałości, nazwijmy to tak. One już mają ponad połowę okresu, kiedy mogą być używane bez remontu i to implikuje skutki. Między innymi takie, że musimy pozyskiwać środki na ich remont. My nie dostaniemy tych pieniędzy znikąd niestety, musimy o to zadbać sami. Zapotrzebowanie klubu na boisko UKW wynosi około 12 godzin w tygodniu. To miesięczny koszt prawie 11 tysięcy złotych. Zdaniem Polonii to cena za wysoka. Podniesienie składki dla rodziców to niewystarczający sposób na zebranie tych pieniędzy. Dlatego na jednym z portali zorganizowano zbiórkę na wynajem boiska. Do tej pory ta współpraca była dobra. A teraz, kiedy pojawiły się pieniądze, te idee wychowania dzieci, młodzieży odeszły już na drugi plan, co bardzo kłóci się z tym, co uczelnia przekazuje młodym nauczycielom, młodym trenerom. Rzecznik uczelni zwraca uwagę, że preferencyjną cenę wynajmu otrzymało Bydgoskie Centrum Sportu. To 100 zł za godzinę. BCS wykupiło 8 godzin w tygodniu. W ramach wsparcia klubu oddano je młodym piłkarzom Polonii. Zmieniamy temat. Polską wieś tworzy kultura, tradycja, a także smak. Rozsmakować się w polskości można było przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, gdzie królowała żywność z regionalnych upraw i hodowli. Kapusta, kalafior, pomidory, gruszki czy jabłka. Te produkty jedzone przez Polaków najczęściej, jak wynika ze statystyk Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw, pokazują współczesne przywiązanie do tradycji. Tradycja polskiej wsi prezentowana była między innymi pod Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Wszystko to są nasze rzeczy, przez nas wyhodowane. Co jest bardzo ważne, że owoc prosto z pola trafia do przerobu. Także nic u nas nie leży, od razu jest to co się urodzi na polu, jest od razu zbierane i przetwarzane. Wybierać można było w warzywach, owocach, rybach, serach, wędlinach i przetworach pochodzących od kilkunastu rolników z regionu. Nie zabrakło także soli z ciechocinka. W ten sposób pomagamy naszym rolnikom, przedsiębiorcom, ale też promujemy zdrową żywność, bo chodzi w naszym projekcie o to, aby promować wszystko to, co jest najbardziej wartościowe i zachowuje najwyższe standardy jakościowe. Rozwiązania dla rolników proponuje program Polski Ład dla Rolnictwa, który zakłada między innymi bezpośrednią sprzedaż produktów rolnych do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku, obowiązek stworzenia bezpłatnych targowisk dla rolników, nowy system ubezpieczeń czy szereg dopłat. Edyta Starczewska, TVP3 Bydgoszcz. Coraz więcej chętnych osób do służby w 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Do batalionów lekkiej piechoty w Toruniu i w Grudziądzu przyjęto ponad 200 rekrutów z całego województwa. To największe wcielenie w tym roku. Zuzanna ma 19, Sebastian 20 lat. Do Torunia przyjechali na studia. Służbę w WOT-cie traktują jako kolejne wyzwanie. Chcieliśmy czegoś nowego doświadczyć. No i oczywiście chętnie chcemy pomagać ludziom. Bo my zaproponowali mi rodzice, że jednak to mogłoby być fajne rozwiązanie, bo jednak my się też prowadziliśmy z innych miast, żeby jednak robić coś poza tymi studiami. Ogień.
By jednak dołączyć do terytorialsów, trzeba zmierzyć się z 16-dniowym szkoleniem podstawowym lub 8-dniowym wyrównawczym. W tym czasie przyszli żołnierze uczą się podstaw taktyki, zdobywają umiejętności strzeleckie, a także poznają wojskowe regulaminy i musztrę. Tym razem takiej próbie zostanie poddanych ponad 200 żołnierzy ochotników. W piątek do służby stawili się zarówno w Toruniu, jak i Grudziądzu. Można zobaczyć, jak to jest wyjść trochę ze swojej strefy komfortu, takiej codziennej, i spróbować czegoś innego przede wszystkim. Te 16 dni to jest naprawdę skrócony czas, aczkolwiek bardzo intensywny dla żołnierzy, bardzo intensywny. Dlatego też często podziwiamy żołnierzy, że w tak krótkim czasie przyswajają tak wielką wiedzę. Tak naprawdę zwieńczeniem ich zaangażowania jest przysięga wojskowa, która odbywa się w 16 dniu szkolenia. Po tym żołnierzy czeka służba i następne szkolenia. Kolejna okazja do tego, żeby dołączyć do Kujawsko-Pomorskiej Brygady, będzie już niebawem. W tym roku planujemy jeszcze jedno wcielenie, 17 grudnia, ale szkolenie odbędzie się już w styczniu. Także żołnierze przychodzą, mundurują się, a na szkolenie stawiają się w styczniu. I po tym szkoleniu będziemy mieli już ponad 2000 żołnierzy, ochotników. I taki był plan tak naprawdę na ten rok. Zapraszamy każdego. Warunki, jakie trzeba spełnić, to trzeba mieć ukończone 18 lat, być sprawnym psychicznie i fizycznie, no i wyrazić chęć do udziału w tym szkoleniu przede wszystkim. Być zaangażowanym w to. Do tej pory w 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygadzie Wojsk Obrony Terytorialnej służy około 1800 żołnierzy. Toruń, Olga Taraszka. Informacje sportowe przygotowuje dzisiaj dla Państwa Mirosław Wysocki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Sporo dzisiaj wydarzeń sportowych. W 7 kolejce Lotto Superligi Tenisa Stołowego Lotto Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz podejmuje Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki. Po dwóch pojedynkach bydgoszczanie przegrywają 0-2. Dong Su Kang przegrał z Miłoszem Redzimskim, a Artur Grela z Markiem Badowskim, obaj w stosunku 1-3. Energa Manekin Toruń z kolei gra z Dekorglasem Działdowo. W pierwszym pojedynku Damian Wenderlich przegrał z Liao Chenklingiem 2-3. W polskiej lidze koszykówki Anwil Włocławek przegrywał do przerwy z Czarnymi Słupsk 36-42. A w Tauronlidze siatkówki kobiet po dwóch setach polskie przetwory Pałac Bydgoszcz przegrywały z dewelopresem Bella Dolina Rzeszów 0-2. Końcowe wyniki tych spotkań i więcej o sporcie po wieczornym wydaniu zbliżeń. Do zobaczenia. Dużo się dzieje w sporcie, a w pogodzie oto pytanie do Angeliki Bednarskiej. Dzień dobry. W nadchodzący weekend parasole śmiało możemy schować do szaf. Na pogodę wyż z nad Niemiec, które przyniesie pogodne i chwilami nawet słoneczne niebo. Przyda się jednak ciepła kurtka, bo do kraju napłynie zimne atlantyckie powietrze. Zarówno jutro, jak i w niedzielę temperatura będzie oscylować na poziomie 12 stopni, a nocami spadnie poniżej 6. Pomimo jesiennego chłodu warto wybrać się na spacer, by nacieszyć oczy. Przyroda powoli szykuje się już do zimowego snu i jak widzimy, robi to w najpiękniejszy możliwy sposób. Więcej informacji pogodowych już za chwilę. Do zobaczenia. A wieczorne wydanie zbliżeń o 21:30. Do zobaczenia.